Witam bardzo serdecznie, 3900 zł CSGO skins. Dzisiaj zaczynamy z case battlami. Mam nadzieję, że tę pierwszą bitwę, jaką tutaj przygotuję, uda nam się wygrać. Skrzynia Anarchia w sztukach 4. Od razu z grubej rury nie pierdzielimy się tutaj w tańcu. Rzucamy oczywiście bot na sam dobry początek, żeby tutaj jak najszybciej tą bitwę wystartować. Przypominam oczywiście o konkursie na skina. Jak chcesz wygrać, sub z bonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk oczywiście, napisz dąż na Discorda i kodziku Kroxy już na CSGO skinsie. Jak jesteś są pełnoletnią, to logujesz się z linku z opisu, bądź klikasz tutaj w doładuj i wpisujesz oczywiście kodzik Kroxy przyzwyczaj. Zresztą to pokażę lepiej. Tutaj emocjonalna bitwa, 350 zł na USP i rękawice ze skrzynki, kurczę, co to jest 50 zł, no i oto żeby tutaj się nic złego nie stało, no to się nie może nic złego wydarzyć. 2000 zł, no stary, takie zaczęcie filmu, to ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz było. Klikasz sobie do ładu i wpisujesz oczywiście kodzik Kroxy przez Wex, zdaje się 10% więcej każdej wpłaty, 2,50 dla nowych użytkowników, więc warto korzystać z skrzynka walentynkowa, którą jak chcę, żebym otworzył 100 razy na następnym jakimś filmie, to daj znać oczywiście w komentarzu. W ogóle chyba machnąłem głupotę, powiedziałem głupotę chyba na jakimś tam ostatnim filmie, bo powiedziałem chyba, że walentynki są 12, bo ja się zastanawiałem, którego są, a walentynki chyba 14 są? No czekaj, aż zobaczę, żeby wiesz, 14, no właśnie, to ja głupotę palnąłem, stary, jak można pomyśleć, że walentynki 12 są? No pan prowadzący tutaj tak chyba pomyślał, daj znać, czy obchodzisz, zobaczmy, co tutaj z tego otwarcia. Tej skrzyneczki walentynkowej 35 zł. No, takie skrzynki na walentynki, znaczy skrzynki na walentynki. Skrzynka na walentynki spoko, ale skinki na walentynki, no taki good knifeik, no spoci by było, rękawice też jak najbardziej spoko. No a my dostajemy skin, które no raczej ja bym nie chciał chyba dostać, 16 zł. Odpuszczamy i lecimy ze skrzynką eventową. Z kilka razy sobie otworzymy skrzynkę Diablo. 150 zł oczywiście ta skrzynka kosztuje w sztukach 3, 1,50 zł. Oczywiście z tokenami, które zdobywam otwierając te skrzynki eventowe, które możemy potem w zakładce eventowej wymienić na darmowe skiny. Zobaczmy, co tutaj. No 25 zł, no tutaj bardzo, ale to bardzo słaby drop. Zobaczmy kolejne otwarcie, może ciut, chociaż ciutkę lepiej. No niestety nie. Z 50 zł, 90. No okej, okay, uznajmy, że coś tam więcej niby jest. No tutaj 167 było bardzo blisko, no tu może być co? Nie było tam nawet setki, no jestem w szoku szczerze, zobaczmy, myślę, że te 4000, okej, okay. 161 jest profit, to jest 108 minus, no i zobaczmy, ostatni otwarty 173, więc na koniec proficik, no ale overall, no niestety tutaj ta skrzynka nie zachwyciła, no trzeba sobie to wprost powiedzieć. Lucky Gamma, czyli skrzynka oczywiście, gdzie mamy zewsze 7% tutaj na tą ładną kosę. Ja bym sobie spróbował kilka razy ją otworzyć tak na farta. No i zobaczymy, może akurat nam się poszczęści. Do tego gloczek tutaj jest Gamma Doppler, więc też spoko skin. Jakby udało nam się na jakimś low procencie tutaj to trafić. Odpuśćmy sobie ją jeszcze po tym otwarciu, tą skrzynkę. I spróbujmy skrzynkę Lucky Serpent. No to jak tu w końcu coś poleci, stary. Jak tu coś... Pierwsze otwarcie, stary, 2800 zł, no o to chodzi, no w końcu tutaj dla wuja coś dało z tej skrzynki, no to mi się podoba, stary, jedno otwarcie, no jestem naprawdę w szoku. Dobra, jeszcze jedno sobie zakręcimy, to jedno jeszcze testowe sobie zakręcimy, bo mówię, kurczę, może akurat coś się tutaj poszczęści, no ale no, niestety nie, no wydaliśmy te dwa otwarcia trochę za dużo, więc i tak jestem na plus, i tak jestem na plus, więc nie będę tego oczywiście teraz przegrywał. No strzamety, stary, no zostaw łapę w górę, mam nadzieję, że zostawisz, bo taką skrzynkę, jakie otworzę, stary, no to trochę tutaj pieniążków jest. No 2000 to będzie ten 1500, okej, okay, no to jeszcze raz trzeba zakręcić, no widzu, chyba mnie dobrze znasz, to stań na tych rękawicach, okej, okay, to będzie 2000 na pewno tutaj, okej, okay, no na pewno to wiesz. Na pewno to Kopernik, nie ten. Dobra, 4 decimator. 4 decimator fatalnie. No, jesteśmy na minus. Jesteśmy na minus dużo. Te Shadow Dagery na pewno też tego nie zmienią. W pozytywny oczywiście sposób. Zobaczmy dalej. Falchion nie doleci. Nie doleci niestety. Dobra,
trzy na raz, no jak tutaj nic nie da, no to jesteśmy zgubieni. Jesteśmy zgubieni mocno, bo nic tutaj totalnie nie poleciało, 1200 zł. Na trzy niestety nie mam. Panie prowadzący, no ażbym sobie zaklaskał, chociaż ten proszę Factory New, jakiś Factory New Minimalware, jest Factory New! Puuu! O to chodzi! Faktorka! Faktorko! Puuu! 0,8%. No stary, ustawiłem się na najbliższe, znaczy... Kurczę, teraz... Muszę to dobrze policzyć, bo zawsze wiesz, mówisz, że ustawiam się na najbliższe pół roku, a tak naprawdę w praktyce wynosi to kilka dni, więc nie chcę teraz zawyżyć, okej? Więc no kurde, no ja nie mogę, no taki fart, ja pierdzielę, ja tylko patrzę, M9, mówię, dobra, daj mi minimal wearable factory new i będzie baja. No i mamy to, stary, w końcu po latach wylanych łez. Szampan leje na łeb. Zostawmy sobie dyszkę z tego, co... Udało nam się wygrać. Znaczy ja tutaj chcę tak naprawdę spróbować swojego szczęścia na tej skrzynce. Bardzo bym chciał w końcu z niej coś trafić. Na streamie to się udawało, ta sztuka, no, ale na filmie się jeszcze nie udało, więc... No ja bym chciał tutaj faktycznie coś w końcu z niej wydrobić. Dobra, ostatnie otwarcie, bo już przesadziłem znowu. No mamy 10 koła, dobra, mamy 10 koła, powiedziałem, że dychę chcę zostawić. No ale teraz stary... No chcę zrobić właśnie... Zrobić coś głupiego. Tak, tak. Dorzućmy dwie, dorzućmy tu, pyk, pyk i pyk. I jeszcze pyk na koniec. 5000 zł. Taka bitwa na trzy osoby. Jak to wygramy? Jesteśmy stary totalnymi kozakami, szefami, przechujami. No wszystkie te pozytywne, jeszcze inne przymiotniki? Chyba? Przymiotniki chyba, nie. A mi się wydaje. Ej, bo czekaj, bo... Ale rozkminę sobie zarzuciłem teraz na banie. Dobra, nie po to skończyłem szkołę, żeby teraz jeszcze na odcinkach się ten, tak? Proszę tutaj nic ode mnie nie wymagać. To nie jest underdog niestety. 1200 zł trafił rękawice. No mamy good knife'a. No ale co z tego, jak on tylko kilka dyszek kosztuje więcej niż ten Forest DD Pad. No ta kosa też tu nie pomaga. Ona też tu nie pomaga. 1000 zł i to jest no naprawdę... Jest tragedia. I teraz akurat nie wziąłem underdoga. No super, dzięki bardzo. No tutaj nie wiem, co bym musiał... Ta skrzynia by musiała coś oddać, żeby... No właśnie. No właśnie, no właśnie, no właśnie. I takie to życie, stary. Takie to życie, no... No tak, no, no, no co zrobisz? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No możesz zrobić co najmniej następną bitwę. I jak stracisz wszystko, to stracisz wszystko. Nie powtarzaj tego oczywiście w domu, bo pan prowadzący tutaj troszkę pierdolnięty jest. 5500 zł. Bitwa all in. Jak nic nie siądzie, zostaje mi 17 zł 20 groszy na moim koncie, więc no mam nadzieję, że tutaj jednak mimo wszystko coś dla wuja poleci i że uda mi się tą bitwę wygrać. Trzy osoby bitwa, no które to mogą być najdroższe, 400 na moje. Niecałe 400. No okej, 416. Stiletto? Ej, okej. Stiletto coś kosztuje. Czy to jest dobry początek? No chyba niekoniecznie 402 zł. Chociaż dalej jest delikatna przewaga na moim koncie. Zobaczmy. No, przewaga se była. Była se przewaga. Skrzynia ametyst. Proszę. Okej, jest w końcu coś dla mnie. 800 dla mnie. Dobra. Jest potencjał. No nie, ta wupa taka troszkę groźna. No ale zobaczmy, dwie ostatnie skrzynie, to pewnie jeśli on musi coś kosztować, jest 200 zł. No proszę, no musisz, jest! 11 koła, dobra, ja już tutaj się poddaję, w sensie nie chcę tego przegrać wszystkiego. No otworzę jeszcze jedną skrzynkę, żeby było równo 10 koła na następny film. Jeśli z nami żegnam, dziękuję serdecznie za oglądanie, zostaw łapę w górę, jak ci się film spodobał i komentarzyk napisz, dołącz na Discorda i tam wszystko co tam masz w opisie, sam możesz obbadać. Dobra, jeszcze raz, bo no, żeby było równo, dobra, to chyba o jedno z otwarcie za dużo. Dzięki za oglądanie, widzimy się już jutro i siemano!